przechodzi z rąk demokratów do republikanów i na odwrót zwykle co 8 lat. To jest taka zasada i to jest refleksja kraju. W połowie jesteśmy lewakami i druga połowa jest prawicowa, więc to jest standard. I Obama był prezydentem przez 8 lat, więc tak mniej więcej mogło się spodziewać, że teraz będzie republikanin. Ale myślę, że wielu osób nie spodziewało się Trumpa. To nie jest jakiś Jeb Bush, czy to jest coś całkiem innego. Gdyby to był Jeb Bush, czy nawet Marco Rubio, byłoby po prostu zmiana partii z demokratycznej na republikanów. I byłaby to po prostu kontynuacja tego, co zawsze jest. I to utrzymuje jakiś balans u nas w Stanach, że są zmiany w tą stronę, następne 8 lat trochę ciągniemy w tą i to utrzymuje taki balans. Ale takiego prezydenta jak Trump to jeszcze nie mieliśmy w Stanach. Konsekwencje już widać w liczbie przestępstw w ostatnich 2 dniach. Mam nadzieję, że to się skończy i po prostu od tej pory naprzód będzie to polityka i nic innego. Jakub Kujawa, co zrobisz, gdy ikoniczny plecak się uszkodzi, gdy uszkodził okulary? Zdaję sobie sprawę z tego, że mój plecak może się uszkodzić już tak myślę o tym, żeby kupić nowy. Nie będzie dokładnie taki sam, ale chcę, żeby był jakiś zajebiście fajny plecak, żebyście go zauważali i dalej narzekali na to, że zawsze chodzę z plecakiem. Diana Czajczyńska. Kasiu, jak twoi rodzice zapatrują się na to, że jesteś sławna i podziwiana w Polsce? Ola Czybulska. Ona jest sławna i podziwiana? Więc kupią mnie. Nie wiem, czy mam odpowiadać na to, czy nie. Katarzyna Perduta. Czy czujesz, że twój język polski w jakimś stopniu poprawi się w trakcie pobytów tutaj? Najbardziej odczuwałam to, że mój język się poprawia między początkiem vlogów po polsku, a tym kilka miesięcy później. Wtedy najbardziej odczuwałam to, że mi się poprawia. Teraz, że jestem w Polsce, dalej mi się poprawia, ale to jest tak bardziej takie strojenie języka niż tam jakiegoś nabywania słownictwa, tak jak z początku. Jak czytałam komentarze, to wtedy o wiele więcej mi się tak przypominało i wsiadało. Ale dalej się uczę. Ale chodzi mi o to, że po prostu nie odczuwam to tak bardzo teraz, jak odczuwałam kilka miesięcy temu. Paulina Oparcik. Kasiu, wolisz psy czy koty? Ewentualnie jakieś inne zwierzęta z biologicznej puli wyboru, prawdopodobnie przez podróży nie ma szansy na przegięcie na składkę, czy na żywie sobie kiedyś sprawić świeżaka. Wolę psy. Koty też lubię, ale mam alergię do kotów. Czasami straszna alergia do kotów, że nic mi nie pomoże, muszę się położyć spać czy coś. Zawsze chciałam mieć psa, ale no, mój tryb życia nie pozwala na to. Na dodatek w Japonii w mieszkaniach to jest bardzo drogie, żeby mieć psa. W moim mieszkaniu w tej chwili nie mogłabym mieć, więc to musi być w dalszej przyszłości. Kiedyś będę miała psa, wrzucę na Instagrama, będziecie wiedzieli. Marek Winiarski. Masz duży wpływ na twórczość Krzysia oraz duży udział przy powstawaniu jego materiałów, jednak na przykład w przypadku nagród cały splendor spadł na jego nazwisko, a o twoich zasługach wspomina tylko on w momencie odebrania nagrody. Jak się z tym czujesz? Czy chciałabyś być bardziej zauważana, żeby to było bardziej Gonciarz Wyciński niż tylko Gonciarz i Taraska z wkurzającym plecakiem? Okej, to dam taki przykład. Abstrahuję ma za sobą ekipę, która pomaga im w ich twórczości. Pomagają przy nagrywaniu, pisaniu scenariuszu i ja jestem częścią takiej ekipy dla Krzysztofa. Jedna różnica jest, że po prostu mnie znacie z vlogów, z tej serii Zapytaj Kasię, z The Wagabies. Więc nie myślę, że zasługuje na więcej zauważalności czy coś w tym sensie. To jest Krzysztofa kanał, on to założył, on nad tym pracował dużo dłużej niż ja i dziękuję, że pamiętacie o mnie, ale nie wiecie, o co mi chodzi. Jest mi dobrze tak. Myślę, gdyby nie te vlogi, to pytanie by nie padło. Angelika Nabiałek. Było już pytanie dotyczące tego, jakie wkurzające
następujące rzeczy robi Krzyś, a ja pytam, które czynności Krzysia podobają Ci się najbardziej. Mi się bardzo podoba, że Krzyś jest bardzo driven? Jak się to mówi po polsku? Jak coś chce, czy coś chce zrobić, to to robi. I to mi się podoba. Bartosz Kowalewski. Kasiu, w jednym blogu wspominałeś, że grałeś w piłkę. Gdy chodziłeś do szkoły w USA, lubiłeś chodzić na WF, czy jednak tego unikałeś i jaka była twoja ulubiona dziedzina? Uwielbiałam WF, zawsze było to bardzo zorganizowane w naszej szkole. Co dwa tygodnie zmienialiśmy sport, o którym się uczyliśmy i którego graliśmy, więc zawsze było fajnie. Zawsze się zmieniało, nie nudziliśmy się i myślę, że mieliśmy super zajebistego nauczyciela z WF w podstawówce. W średniej szkole też miałam fajnych nauczycieli, uwielbiałam WF. Angelika Stachowska. Czy twoja siostra ci zazdrości troszkę życia w tym pozytywnym sensie? Ty ciągle gdzieś jesteś, robisz fajne rzeczy, rozwijasz się, a ona ma spokojne rodzinne życie, ma mąż i dzieci. Poza tym umiesz język polski lepiej od siostry, szana się zazdrości troszkę. Nie chciałam odpowiadać na to pytanie bez pozwolenia mojej siostry, więc zadałam jej to pytanie dosłownie i ona mi odpowiedziała, że tak, czasami zazdroszczę tego, że podróżujesz. Jest mi przykro, że mój polski nie jest aż tak dobry, ale ja też mam mniej praktyki. I to jest prawda. Mieszka w Colorado, gdzie jest bardzo niewielu Polaków i w sumie nie używa polskiego na co dzień już 18 lat. Z tego, co ja wiem, moja siostra bardzo lubi to, że ona kończy pracę. Ona nie chciałaby mieć na przykład swojej firmy. Ona lubi to, że po końcu pracy idzie do domu, nie musi myśleć o tym. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby była w mojej pozycji, to by nie było tak. I więc tak bardzo pozytywnie mi troszeczkę zazdrości, ale nie myślę, że tak naprawdę mnie zazdrości. Czasami ja jej zazdroszczę, też w takim pozytywnym sensie, jej życia, że ma takie poukładane i mniej więcej może przewidzieć to, co będzie się działo w następnych kilku lat, ale plusy minusy. Paulina Skrońska. Kasiu, czy myślałeś kiedyś o tym, aby poprowadzić swoje życie w zupełnie innym kierunku, aby być teraz kimś innym niż jesteś obecnie? Mówię o jakichś marzeniach z dzieciństwa czy młodości. Czy jesteś zadowolona z tego, jak potoczyło się twoje życie? Tak, jestem zadowolona z tego, jak potoczyło się moje życie. Takie marzenia z dzieciństwa miałam różne i dziwne. Jedno takie marzenie, co pozostało przy mnie, jest, że chciałabym być inżynierem. I to wraca do mnie czasami i gdybym tego nie robiła, co teraz robię, może bym podjęła decyzję wrócić do szkoły i zostać inżynierem. Ale zawsze chciałam podróżować i to, co ja teraz robię, tworzy to, że jest to możliwe. Więc nie jest tak, że jakoś jest mi przykro czy coś, po prostu tak się wydarzyło, cieszę się z tego. Czasami myślę o tym, żeby zostać inżynierem. Ale to jest po prostu taki jeden kierunek, co został przy mnie najdłużej. Jakub Owad, omijam twoje pytanie. PS, moja koleżanka Julka kupiła sobie okulary inetyczne jak twoje. Cześć Julka! Mam nadzieję, że fajnie wyglądają twoje okulary. Dobry wybór. Danuta Stoińska. Czy zdarza się, że jak jesteś nagrywana przez Krzysia, to mówisz, że ma to wyciąć, bo nie zgadzasz się na dane ujęcia? Kasia jest piękna. Chyba zdarzyło się to dwa razy, ale to bardziej polega na moim humorze. Dwa razy po prostu stwierdziłam, nie chcę być w filmiku, wytnij to, bo miałam zły humor. Co cię skłoniło do założenia własnego kanału? Prośby widzów czy chęć rozwoju niezależnego, a może coś innego? Szymon Furmena. Zauważam jakieś zainteresowanie od widzów, ale chyba najbardziej mnie skłoniło do tego komentarze na mój temat. Były bardzo takie ciekawe dla mnie, bo niektóre takie pytania do mnie były rzeczy, które ja myślałam, że są bardzo oczywiste, ale skoro były te komentarze i pytania, stwierdziłam, że chyba warto odpowiadać na nie. Też chciałam założyć kanał, bo mam takie marzenie, żeby za jakiś czas zrobić taki dłuższy filmik, bardziej taki do
zmiany. Nie będę Wam mówić, ale to się dobrze tak składa z tym, co teraz robię na tym nowym kanale. Nowe filmiki będą w następnym tygodniu. Kuba Orłeś. Czy osoby takie jak Ty, wychowane w mniejszości narodowej, posiadające wiele obywatelstw, nie mają problemów z określeniem swojej tożsamości narodowej? Myślę, że nie. Myślę, że myślimy nad tym często i jesteśmy czasami pewni, jak to określić, ale że nie, że mamy jakichś problemów. Myślę, że większy problem jest z drugiej strony. Jak ktoś pyta i nie zgadza się z Tobą i nie chce odebrać tego, co Ty mówisz. Myślę, że w tym jest większy problem niż tak sam od siebie czy od takich osób jak ja. Ja nie mam problemu z tym w ogóle. Będę więcej poruszać ten temat na moim kanale w następnych kilku tygodniach. Łukasz Rabczewski. Co takiego zrobił Krzysztof, że go polubiłeś? Bo przecież dobrego pierwszego wrażenia nie zrobił na Tobie. Po prostu wracał i kolegowaliśmy się, aż się polubiliśmy. I to było tylko z tego powodu, że nie miał innych znajomych w Japonii. Więc musieliśmy się polubić. Ja nie musiałam, ale on chyba musiał, bo nie miał nikogo innego. Michał Cygielski, czy macie czasem taką sytuację z Krzysiem, że nie potraficie się zrozumieć? Na przykład on powie coś po polsku, a ty nie wiesz, co to znaczy i prosisz go, aby ci wyjaśnił. Zdarza się, że czasem nie znam słowa, które on używa i czasem on nie zna słowa, które ja używam, ale to się rzadko zdarza i tak w ogóle myślę, że taka nasza dwujęzyczność wzbogaca to nasze możliwości wypowiadania się. Powiedziałabym, że może raz na dwa tygodnie jest taka sytuacja. Częściej jest tak, że po prostu pytam jego, co niektóre słowa znaczą, które przeczytałam w komentarzach. Ale nie, że on tam coś używa, jakieś strasznie trudne słowa. Michał Edward Gmes. Podobno w Japonii nie ma kałuż, nawet gdy mocno pada. Czy to prawda? Nie. To nieprawda. Lol. Nie wiem, skąd ta informacja. Okej, dziękuję Wam za oglądanie mojego Q&A. Zostawcie górę i zadawajcie pytania na następny raz, albo po prostu piszcie komentarze, bo zawsze czytam komentarze pod Q&A. Pod swoim Q&A. Paulina Oparcik. Kasiu, wolisz